Różnorodność, również jak rozumiem pod względem wieku, to jest coś, co jest dla firmy bardzo ważne. Jak ty do tego podchodzisz? Co ona tobie daje? Tak, różnorodność jest bardzo istotna. Kiedy ja zaczynałem, było bardzo dużo osób o takim backgroundzie finansowym czy prawnym, finansistów, prawników. W tej chwili wygląda to już zupełnie inaczej. W moim zespole jest osoba, która studiowała biotechnologię, są osoby, które studiowały energetykę na Politechnice, są oczywiście finansiści, jest prawnik. Ta różnorodność jest duża. Myślę, że ona staje się coraz bardziej istotna, bo świat jest coraz bardziej skomplikowany, jest coraz więcej powiązań między różnymi i miejscami na świecie, i branżami. I no, tych powiązań jest bardzo dużo. Jedna osoba nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, prawda? Musi być ta różnorodność, każdy wnosi coś nowego. Z jakimi ludźmi pracuje ci się najlepiej? Najlepiej pracuje mi się z ludźmi odpowiedzialnymi. Mhm. Znaczy takimi osobami, które jak mają zadanie, jak ustalimy, że są za nie odpowiedzialne, to zadanie albo zrealizują, albo wcześniej zgłoszą, że mają z tym problem. Na pewno dobrze mi się pracuje z ludźmi uczciwymi, znaczy zarówno w stosunku do współpracowników, jak i do klienta. Ambitnymi, ale na pewno w takim pozytywnym rozumieniu, czyli osobami, które chcą się rozwijać, chcą robić coraz więcej, wiedzieć coraz więcej. I pewnie też poczucie humoru jest istotne, jeśli chodzi o współpracowników, żeby nie było zbyt nudno. A gdybyśmy mogli powiedzieć o twoim zespole albo o tobie w PWC jedną rzecz, to co byśmy powiedzieli? Na pewno to, że jest to zespół, w którym powiedzmy w rozsądnym wymiarze czasowym, jeśli chodzi o consulting, można naprawdę realizować projekty, które są istotne dla, brać udział w procesach, które są istotne dla polskiej gospodarki. Mhm. Cześć, nazywam się Bartek Safiejko, jestem wicedyrektorem w zespole Energy Transition w consultingu w PWC. Dołącz do nas.